wiele osób, które znają realia tamtych lat, zwracają uwagę na to, że to zabójstwo wykonane w takim stylu, jakby ktoś przesłuchiwał wiele godzin Piotra Jaroszewicza, świadczy raczej o tym, że ktoś próbował wydobyć z niego jakieś informacje, a nie chodziło o rabunek. Tak? Znaczy, jeśli ktoś przeprowadza napad rabunkowy, zresztą nie zrozumiałeś, dlaczego doszło do zabójstwa i Alicji Solskiej-Jaroszewicz i Piotra Jaroszewicza. Ale jeśli już ktoś dokonuje napadu rabunkowego, to nie znęca się nad osobą, do której przyszedł przez wiele godzin, nie zmienia jej koszuli, nie podaje wody, leków i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, to wszystko wskazuje na to, że to raczej było przesłuchanie Piotra Jaroszewicza, więc no, znaków zapytania jest wiele. Prokuratura nie wyklucza żadnego z motywów, nie wyklucza też, że ci przestępcy działali na czyjeś zlecenie, więc no, musimy uzbroić się w cierpliwość i liczyć na to, że tym razem prokuratura ustali wszystko, co jest do ustalenia w tej sprawie i poznamy odpowiedź na jedną z największych zagadek kryminalnych po 1989 roku. To, że są osoby, które się przyznały, to nie oznacza, że za miesiąc będziemy mieli akt oskarżenia i sprawa do sądu, a za pół roku wszystko będzie wiadome. Ja bym się raczej uzbroił w cierpliwość, bo to śledztwo jeszcze może potrwać. Ale dziś dzięki tym zatrzymaniom, czy choćby rozwojowi technologii, jest chyba łatwiej, tak? Absolutnie. Znaczy, w 1992 roku nie było na przykład systemu AFIS, to jest system komputerowy, który automatycznie identyfikuje odciski palców. A przypomnę, wśród tych odnalezionych przeze mnie dowodów są folie daktyloskopijne z odciskami palców, których nie udało się zidentyfikować w 1992 roku. Jest materiał biologiczny pobrany z tej zakrwawionej odzieży, w którą ubrany był Piotr Jaroszewicz i jego żona. Czyli, a też w 1992 roku badania DNA, wszelkie badania tam genetyczne to w ogóle raczkowały. Więc dzisiaj są też o wiele większe możliwości pozyskania materiału biologicznego z tych rzeczy i skonfrontowania tego materiału z próbkami materiału biologicznego sprawców domniemanych obecnie. Więc absolutnie to, że kryminalistyka, technika kryminalistyczna się rozwinęła, wykonała gigantyczny skok w porównaniu z rokiem 92, to wszystko może pomóc, tak, może pomóc w tej sprawie. Piotr Jaroszewicz podobno miał zawsze przy sobie broń. On się czegoś obawiał? Miał broń. Tutaj wersje są podzielone. Są osoby, które twierdzą, że rzeczywiście on się obawiał. Znajomi Piotra Jaroszewicza twierdzą, że chciał ujawnić bardzo niewygodne informacje na temat i byłych rządzących, i tych, którzy w 92 roku byli przy władzy. Czy tak było? Nie wiem. Nikt nie widział tych rekompisów. One zniknęły w noc zabójstwa. Nie było ich wśród rzeczy, które śledczy zabezpieczyli w willi Janinie, więc nie wiadomo, co się z nimi stało.